Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to oczywiście Darkest Dungeon. Tak więc, dzisiaj idziemy do Zatoki. Jak widzicie, udało mi się też odkryć kolejną kompozycję wymyśloną przez twórców. Głównie po to, bo nie ukrywam, jest to bardzo przydatna rzecz na początek. I no w sumie z nadzieją na to, że może odnajdziemy kilka koralowców, żeby no, jak widzicie, wyleczyć niektóre z tych rzeczy u naszych nowych bohaterów, czy mniej, bardziej nowych, mniejsza o to. No, dzisiaj gramy, jak widzicie, Alrekinem, okultystą, łowcą nagród i awanturniczką zwaną Helgą. Ale bez zbędnych sergieli, już rozdzieliłem przedmioty, proszę. Tak się prezentuję. Ten kolega nie dostaje nic, bo nie sądzę, żeby cokolwiek było potrzebne. I dobra, zobaczmy, co by tu się przydało wziąć. Wezmę tak. Jedno, bo a nóż widelec się przyda, trzy takie. Żywności niech będzie 12, żebym potem nie żałował. Chłodni standardowo 6. Dwa bandaże, dwa sera. Niech będzie, że jeden klucz na szczęście. Dobra, jeszcze ostatnią łopatę też wezmę. Zobaczymy. Może być dobrze. Czego tym razem nie wziąłem? Krew, pył i chyba udano tylko. A, chociaż nie, no bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem rzeczy, mam raz, dwa, trzy. A, dobra, jednak mam wszystko, dobra. Nie się z tym nie będę już peplał, lepiej idziemy. Nie. Ja tam. Ostrzeżenie o pułapkach i w ogóle. Nic szczególnego. Teraz tylko czekać, aż w końcu piękne wczytywanie przeminie i będzie można w sobie. No, zająć się profesjonalnie tym wszystkim. Dobra. Mam już na start zwiad, więc no nawet dobrze. I zobaczmy. Szczerze nie jest jakieś wielkie, ale czego się spodziewać. Ej, miejmy tylko nadzieję, że znajdziemy chociaż jeden koralowiec. Bez koralowca nie będę ukrywał, ta wyprawa w moim odczuciu jest trochę zmarnowana. Uwaga, uwaga i bitwa. No oczywiście, bo jakby inaczej. No najlepiej, żeby wszyscy się jeszcze ruszyli przed nami, tak, to będzie idealnie po prostu. Dobra. I maka nie wyeliminuję, bo standardowo one są mocno chronione, więc może spróbujmy chociaż w ten sposób. No widzicie, Helga na nich nakrzyczała i od razu jest spokój. Dobra, zobaczmy tutaj. Szansy też nie powiem, więc spróbujmy rybę wyeliminować. Dobra. Dobra, krwawienie mamy ile? 110, on ma 40. Raczej go to nie wyeliminuję, no ale wiecie, jeśli się trafi, to może jest przynajmniej szansa, że... Ja w sumie tylko jeden ruch będzie mógł zrobić ten gościu. A potem już po nim, więc okej, okay, teraz... A, spróbujmy jego przyciągnąć. Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Nie, w sumie co ja mówiłem, jeden ruch. Ślimak już nie groźny. Dobra. Wykończ stresowego. Ty możesz w takim wypadku w sumie zrobić to, po co ci głównie wziąłem, czyli redukować stresy. Znowu. Jeśli mi tak się udało, to może wyjdziemy bez stresu całkowicie. Okej. Okay. Jak na razie jest dobrze. Okej, okay, Helguś, dobijaj. Więc stresy. No więc już miała na początku, ze względu na to, że przychodzi tutaj na poziomie zerowym, ale... No jak widzicie, jest super, potrafimy łatwo to wyeliminować. Jeden Alrekin na początek wystarcza. Dobra. Pokonani. No i mamy skrzynię. Tutaj jestem pewien, że trzeba łopaty. Bo nie będę ukrywał, naprawdę nie kojarzę, żeby cokolwiek innego działało na tym skrzynie z moich dawnych rozgrywek. Ale dobra, co ja się będę przejmował. Okej. Okay. Tak więc idziemy. I miejmy nadzieję, że się uda wszystko załatwić. Zarówno szybko, jak i też, no, najprościej mówiąc, bezproblemowo. Chociaż wiecie, no, niewielkie wyzwanie jakieś czy coś, to z chęcią przyjmę. Chociaż raczej, jak mówię, niewielkie, więc nie spodziewajcie się, że dajmy na to się spotkamy. Jak myślisz, Shambler czy jakoś tak? No ten z tego posągu specjalnego.
Nie pamiętam nigdy polskiej nazwy. Po prostu nie spodziewajcie się, że do niego podejdę. Nie czuję się na siłach najprościej w świecie. Ej, dobra, spróbuj. No jasne. Od 0 do 1. I jest 0, bo jakby inaczej. Ta gra mnie nie lubi. Okej, dobra, może nie jest aż tak źle, jak myślałem. Dobra, ślimak wyeliminowany. Ta dwójka jeszcze żyje. Ale nie ma co się przejmować. No i to ja lubię. Krytyki za milion. Dobra, ty tu jest ranny. Proszę. Trzy. A. Czyżby osoba, która należy do tej postaci, czemu w sumie ta postać... Dobra, mniejsza już. Czyżby Len już dowiedział się, kim tak naprawdę jest i zaczął też... No psuć wszystko. Dobra. Miejmy nadzieję, że długo to nie będzie trwało, ale... Znać mnie to będzie i to nawet za długo. Dobra. Ale co tu będę marudził? Po prostu idziemy, grajmy, walczmy. I cieszymy się w sumie z tego, że możemy... I tak, z niewielkimi problemami przechodzić to wszystko. Dobra, Helga, dobijasz. W sumie się ona się dowie, że postać nazwała mnie imieniem. Znowu będzie się wkurzać. W sumie jej imieniem. Raczej jej nazwą, bo w sumie trudno powiedzieć, czy... czy imię Helgi to Helga, czy Helga jest tylko nazwą Helgi. Nie wiem. Dobra, może nie tyle co nie wiem, ja wiem, ale no... Ale pewnie większość z was nie wie. Dobra, super, pułapka. Uniki, szybkość. No niestety. Musiałem zmarnować korolowiec. Nie ma zwiadu, więc idziemy w tamtą stronę. Jest korolowiec, dobra. Zoofobia, fascynacja trupami. Tutaj mamy minus celność do krwawi, jak krwawi. Odporności na wszystko, obrażenie i obrażenia od stresu dostanie. Szczerze chyba jej to usunę póki co. Zoofobia, czyli to jest nie to co chciałem. Szkoda. Więc ja będę narzekał. Ważne, że w ogóle się udało. Super, fajnie, idziemy dalej. No nareszcie jakaś bardziej wyzwaniowa walka. No oczywiście. Jakby inaczej. No i ze względu na to, że mam tutaj tych wrogów, a ze stresem nie jest aż tak źle, co... Chociaż te minimalne obrażenia będziemy zdawać. Nie licząc na krwawienie. Dobrze. Uderz. Oczywiście fala stresu jednego, który się nie stresował. Nakrzycz na nich, może ogłuszysz. Jest dobrze. Jest dobrze. I co my tu mamy? A, spróbujmy jeszcze jego ogłuszyć. No, idealnie. Po prostu ideolo. Sprawdza, on już się odogłuszył, ale ta dwójka jest... No dobra. Jest dobrze po prostu. Co tu będę więcej gadał? O, czyli jestem nad realnymi. Dobra, na przyszłość będę pamiętał, żeby do tej lokacji jak targam okultystę, to dawać mu wszelkie ataki. To jest takie ciekawe, że właśnie okultysta niby taki słaby, niby wsparcie, ale jeśli walczy z nadrealnymi, co nie ma co ukrywać, miażdży, po prostu miażdży każdego nadrealnego, nawet jeśli to miałby być jakiś bossu. Będzie, to są takie moje po prostu też doświadczenia z nim, więc nie zdziwiłbym się, gdyby mało kto z was po prostu próbował budować okultystę pod obrażenia, a nie pod jego leczenie czy osłabienie. Tak, no nie ukrywam, to jest bardzo typowy nawet. Dobra, ktoś jest mocno ranny? Nie. Okej, to zmniejsza co? Obrażenia i ochronę, a to uniki. Ile to ma krwawienia? 2. Dobra, trudno, dobijmy już. No właśnie, tamtego bybłoka. No i oczywiście ogłuszenie. Nie jest tak źle. Mimo wszystko naprawdę nie jest źle.
Ale jak nic, trzeba zacząć już pomału leczyć, bo inaczej szans nie mamy nawet najmniejszych, dobra? Wyeliminuj. To groźniejsze w sumie. Chyba to jest groźniejsze. Więc no. Dobra, można wyeliminować albo tylko stresy podzmniejszać, a wyeliminujmy, co mi szkodzi. Proszę, nawet krew zebraliśmy. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Okej, od razu lepiej. Mamy już podzielną przez 4 liczbę żywności. Więc nie mamy co, nie ma co mówić o nadmiarze, po prostu wiecie, który będzie mi zalegał w najgorszej sytuacji. Helga ma 9 życia, więc z jednego ataku nie powinna paść. Po prostu jest dobrze. Zobaczmy. Worek, super. Nie, mogło być gorzej. No i właśnie, jeszcze pamiętam, rozpalamy światło. I zobaczmy. No oczywiście, musi być sala z obiektem i sala ze skarbem. W dwóch odrębnych zakamarkach. 60... O, 90, już widać, że to będzie naszym ekspertem od pułapek podczas tego podejścia. Koralowiec. To nawet nie będę zmieniał, dajmy jej. Bo nie ukrywam, wszystkie te nawyki, powiedzmy, które dotyczą jakichś tam rzeczy typu fascynacja piciem, trupami i tak dalej, one są okropne po prostu. Bo no najprościej w świecie, tutaj nawet nie muszę udawać czy coś. Myślę sobie w ten sposób. Jesteście na długiej podróży tutaj, czy chociażby w... Chyba to się nazywało Knieja. Chcecie po prostu przetrwać, brakuje wam żywności, znajdujecie trupa. Znaczy wiecie, tutaj zwłoki ryby, tam to jest ten trup jakiejś bestii. Myślicie, dobra, mam mi zioła, użyję na nich, będzie dobrze, dostaniemy wszystko, będziemy mieli jedzenie. A to nagle ktoś swoim nawykiem wam to niszczy. Niejednokrotnie, nie ukrywam, nawet przez takie rzeczy po prostu wytraciłem całe, podkreślam, całą moją drużynę po prostu. I to nie, że wytraciłem na zasadzie, a było gorzej, tylko cudownie przegrałem przez taką jedną głupią decyzję. Więc no, po prostu najprościej w świecie. Ja już tam nie ufam po prostu takim nawykom, nawet jeśli mogę usunąć coś, co daj na to zmniejsza statystyki bojowe, wolę najpierw wyeliminować takie, które no mieszają w tym wszystkim, co się tam uzyskuje przez no. No wiecie, chodzi o te interakcje z obiektami. Dobrze, zobaczmy co teraz. A niech będzie nawet trupka ruszy, byleby tylko jego się pozbyć. Zacznijmy go być jeden większy. Byłoby już super dobrze i w ogóle. Okej. Ty kolego, on jest. A. On jest broniony, więc dobra. Przynajmniej go ogłuszyłem. Tym samym. O! Więc ogłuszenie przerywa ochronę. Warto wiedzieć. Nawet nie zwróciłem na to uwagi jakoś szczególnie. Dobra. On już martwy, więc zajmijmy się tym. Dobra. No najlepiej. Niech jeden broń drugiego wyjeźdźmy. Okej. W takim też wypadku. Ja w takim wypadku nie wiem. A niech będzie już to nawet. Dobra. Temka mimo tej wielkiej ochrony, nieźle. Dobra, teraz jak to zrobić? W sumie. W sumie tak chyba najlepiej będzie. Nawet krwawienie nie wlazło. Takie aż... No, niespodziewane, szczerze. Wiecie, no, znając mojego farta, to jak atak wroga może mnie nie rozkrwawić, kiedy ma opcję na krwawienie? To jest aż nie do pomyślenia. No i właśnie o tym mówię. Dobra. No i to się nazywa dobre leczenie.
Dobrze, więc... Ile on ma życia? 6. Nie wyeliminujemy go jeszcze, ale... Chociaż przynajmniej już przybliżymy się do tego wszystkiego. No i to jest dobry atak. Dobra, co ja tam doczekał? Wyeliminujmy jego. I oczywiście sierp. Bo w sumie innych ataków on nie ma. Bizabi. I kolejne Bizabi. No i nawet krytyczne. Nieźle. Dobra. A niech będzie, że ze statka ona skorzysta. Nieźle. 20% obrażeń do obozowiska. Czyli na czym mówiąc 20% obrażeń do końca bitwy, bo w sumie tam przygody, nie bitwy. Tutaj obozowiska nie będzie. No. Oczywiście ostatni obieg, do którego idziemy, jest tutaj. Do pułapki już nie ma co. Oczywiście jeszcze 3 bitwy przed nami. Czemu ja nawet się nie jestem zaskoczony tym, że taka bitwa wynikła? Albo nieważne. Trzeba jak najwięcej z nich wyeliminować na początku z akcji. Więc dobra. Bomba wymieszująca. Okej, czyli tak naprawdę tylko jeden z nich atakuje. No do tego przyciągamy do przoda. Jeśli się uda. No i mana to swoje najmniej groźne ataku-nięcie, że tak to nazwę. Do wszystkich, a jednocześnie no. Szczególnego problemu nie ma. Oczywiście wiem, że zaraz oni wszyscy naraz się pewnie ruszą i będzie problem, ale no. Okej. W takim wypadku nie mogę żadnego wyeliminować, niech będzie tego. Okej, dobra, chyba jednak przeliczyłem się z tym, że nie wyeliminuję. Wiecie, zawsze liczę na to, że się nie uda, bo ci bohaterowie mają tendencję do zawodzenia mnie w najgorszych momentach. Oczywiście harpun, zaraz skraj śmierci będzie. Ale zanim to w sumie wyjmijmy kolejnego rybeła. Dobra, leczymy. Super, po prostu super. To wylecz znowu. Dziękuję. Dobra. Mógłby być za dobre, no więc sobie wrażenie to, żebyśmy wyeliminowali tego ryba. Jest tak źle. Wyeliminujmy przynajmniej zwłoki, to łatwiej będzie się nimi zajmować. Oczywiście harpun, bo jakby inaczej. Nie mogli zrobić normalnego ataku. Nie, po co? Dobra. Wyeliminowany. A tak wymarnowany tym razem. Dobra, no i tym swoim sierpem. Jest nawet źle, okej. Wygrana, wszystko się o dziwo pomieściło. Wiecie, mówię o dziwo, bo jednak zazwyczaj pojawia się szybko taki w sumie motyw, czy tam tendencja do tego, że nagle mi brakuje miejsca na wszystko. Dobra. Jeśli się uda, to super. Czyli tak naprawdę największe zagrożenie, jakie jest tutaj na obecny moment, zostało zażegnane znowu. Leczenie nie... no przyciągnijmy rybeła. Zero nie mogło się jedno obrażeń więcej. A nie, dobra, w sumie już się zmartwy. Nieźle. Dobra. Czemu, że może się udać. Ale oczywiście nie, po co? Ciekawe, czyli
Że oni też nakładają jakieś choroby, serio? W sumie nie jest jakiś wielki problem czy coś, no ale... Fajnie by było, gdybym dostał tych chorób, bądź co bądź. Ej, w ogóle pamiętam jeszcze czasy, kiedy chorób nie było w Darkest Dungeon, jako taką. Naprawdę, jedyne czym się trzeba było przyjmować, to były negatywne nawyki. No i ewentualnie stres, wiecie. Ale właśnie, nie było. No dobra, niby były, ale to było tak bardziej właśnie w formie negatywnych nawyków, które też tak nie dostawało się za... dostanie obrażeń od jakiegoś przeciwnika. Dobra, nie ma co... Stanie on jedną. Elga jedną, no i w sumie można już ich też powykarmić, byleby tylko cztery zostały. Chociaż w sumie... To za różnica jak już... W sumie po tej bitwie i tak się kończy prawdopodobnie przygoda. Tak, bo to jest ta bitwa. Jeden obiekt i do widzenia. Więc ciekawe, jak zwykle i tak to już z 20 minut zajęło. Dobra. Nie zmieniamy strategii, najpierw wrzeszczymy na nich, żeby się ogłuszyli, osłabiając jednocześnie niestety Helga. Ktoś mówi, że nasz grajek musi już wkroczyć w grę z redukcją stresu w końcu. Dobra, jeden z nich naprzód. I proszę wyeliminować. Dziękuję. Można byłoby bić i zabić, ale nie. Ja muszę redukować stres. To jest aż zbyt istotne. Jako, że ona miała już 70. Dobra, czyli to jest teraz ten groźniejszy, którego trzeba wyeliminować w pierwszej kolejności. Dobra. Jest szansa. I zabrakło jednego obrażenia. Standard. Na szczęście, jak widzicie, nawet jego jedno obrażenie potrafi być dzięki temu, że no w sumie zadaje to obrażenie, jest pomocny. Dobra, niż o to nawet sam nie wiem, co chciałem przez to powiedzieć. Po prostu nie słuchajcie mnie, bo już zaczynam gadać głupoty. Ale przyjmij tym razem normalnie położę, a nie tak jak zazwyczaj. Chciałem w sumie zazwyczaj, dobra, jak zazwyczaj, kiedy plecę prawdziwe głupoty. Znaczy mówiąc, nie nagrywam to ani późno w nocy, ani wcześniej rano, więc na... Powiedzmy standardowy czas dla mnie do nagrywek, to jest tym razem. Idź, dobra. Musiałaś, Helga. Nie to, żeby to robiło wielką różnicę, no ale musiałaś. Okej. Jest dobrze. Teraz dalej na znośnym poziomie. Ja 20 par stresu, co jest nic w sumie. No i kolejny w sumie pokazuje to jedną rzecz wielką o tym moim podejściu obecnym. Ani razu od dłuższego czasu nie mam bohaterów, którzy naprawdę pilnie potrzebują odstresowania. Bo tak naprawdę, no nie ukrywam, zaskakujące wręcz. Oczywiście kontynuujemy, bo jeszcze są dwie rzeczy do zebrania. Dobra, jedyny klucz, który mamy. Pochodnia, fajnie, zapalę ją. Chociaż w sumie mogłem zaoszczędzić. Dostał trochę pieniędzy za nią. Zwłoki ryby. Ja. Mogą mnie ruszać. Czerwona śmierć. Okej. Czyli Helga idzie na leczenie. Zobaczmy, jak tam w ogóle to nazywam z zarobkiem. 10 tysięcy, czyli mniej więcej się mogło zwrócić za to, co zrobiłem. Pełno tego, trochę pozostało. No. Nie jest źle. Okej. Okay. Mamy kolejnych dwóch już gotowych na gorszy moment. Dobra, zatrucie rtęcią. Kiepskie, ale no. Z moim fartem do stresa póki co, co. Nie ma co się przejmować. Mhm. No niestety się zaczyna. W takim też wypadku, póki jeszcze pamiętam, oddajemy Helgę na leczenie. Też jeszcze zanim coś to... Miejsce w skrzydle klinicznym.
leczenie chorób. Zniżenie kosztu leczenia chorób, czy to jest też takie potrzebne? Nie czuję, ale w sumie niech będzie. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Dobra, zrobimy w ten sposób, czemu nie w sumie. Ale już moim zdaniem trochę za drogie, żeby to teraz robić. Więc proszę Helga, ciesz się. I w sumie jak już mamy okazję, to też co my tu mamy. Poróć na zarazę dla niej, ewentualnie ona ma celność. To wyleczymy jej celność. Dobra, zobaczmy co nowego. No, w sumie mógłbym ich niby wziąć, ale nie. Namiot standardowo. O. Wiecie co, to zużyję prawie wszystko co mam, ale szczerze, jestem nawet skłonny to wykupić. Tylko najpierw oczywiście obniżyć koszty jak najbardziej, bo jednak idol, amulet, or lucky charm. The simplest object can be a talisman against evil. Dobra, odkrywaj to. I za 4 takie mamy 6. Za 6 mamy 9, super. Okej. Okay. Za 20 tysięcy, szczerze powiem wam, biorę. Będziemy musieli teraz się skupić, co prawda, mocno na pieniądzach, ale taki przedmiot. Po prostu dla mnie to było aż zbyt cenne, żeby. Powiedzmy sobie szczerze, tego nie wziąć. Dobra, zobaczmy co mam tym razem. Co? A, dobra, to chodzi o to, że będą tu problemy. Okej, okay, zobaczmy. Opóźnienie pragnienia klątwą. Nie. Tutaj nawet nie ma po co iść póki co. Tutaj też niestety. A powiem wam szczerze, naprawdę niestety i szkoda, bo bym poszedł nawet. Nie. Czyżby znowu to samo miejsce? Albo w końcu Baba Jaga. No cóż, chyba nie unikniemy tego. Skoro właśnie zmierzyć się z tą babcią. To rzeczywiście dużo trzeba będzie porządnie przygotować, co znaczy, że prawdopodobnie mamy tutaj no, propozycję, że kto ma pójść. Ewentualnie bierzemy jego. Mówiłem szczerze, że Dismasa jeszcze bym właśnie nie chciał ze względu na to, że jest bądź co bądź no blisko awansu. Wiecie, chcę go wykorzystać po raz ostatni w jakiejś porządnej przygodzie, gdzie wiem, że bez niego nie obejdzie się. No a tak chyba właśnie zaprezentuje się nasza drużyna z tych postaci tutaj widocznych. Ale kogo weźmiemy, kogo nie, to już się oczywiście okaże w następnym epizodzie. A na obecny moment ja wam dziękuję, no i po prostu do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Ej, ej.